Tak nazywasz się w The Crew. Nazywam się, mów po ludzku, V12. Offroadowy cip-cip. No, jest offroadowy cip-cip. Ja tu nie robię salta. Wow, co on robi? Tego się nie spodziewałem tak trochę. Dobra, trzeba tu z rozpędu atakować. Ci. Pięknie. Salciocha żeśmy walnęli. Tu się da jakoś chyba wskoczyć, ale nie wiem, czy jest potrzeba. Co ty tak skaczesz? No tutaj chodzi o to, żeby właśnie skakać. Się zdobywa punkty za skakanie, za triki, za rozbijanie tych tabliczek. To jest taki tryb w tej grze. Mamy takie przesadzone samochody właśnie do tego. I próbuję tu swoich sił. Mi 1,5 minuty zostało. Płaczek wylądował, kurde, coraz lepszy ten samochód. Dobra, teraz mi coś nie wyszło. Co to było? Dobra. Jedziemy teraz na tą popsalnię tam. Zobaczymy, co tam się uda zdobyć. Tutaj. Co to za auto? To jest jakiś Fiacik malutki, wiesz? Ja go sobie kiedyś zrobiłem, jak dużo grałem w The Crew. Ej, teraz chyba uda nam się dobrze to zrobić. O kurde. Pięknie. Dobra. 14 tysięcy, do 17 musimy dobić. Powinno się udać, ale... O nie! Reset, szybko. Gdzie? O! Niezły reset, kurde. 15 tysięcy muszę, znaczy 2000 muszę jakieś zdobyć. Dawaj, gazu, ludzie, idź! Backflip! Co on zrobił? Dawaj, no nie wiem... O, już myślałem, że się nie uda. Jest, 17 tysięcy. Ledwo, ale poszło. Powinno się udać, spada w dół. Standardowo. Czemu nie ma już odcinków z The Crew 2? No ja właśnie grałem bardzo dużo w The Crew, ale parę miesięcy temu i mi się po prostu gra znudziła, bo tutaj nie było tego online, nie? Były problemy z połączeniem właśnie z wami. O, jakieś niebieskie części. A teraz widać, że to całkiem spoko działa. Chociaż parę osób skraszowało już tutaj grę i ich wywaliło, nie wiem co się stało. Wow! Jakie triki! Nieźle grasz. O, jedna osoba wyszła z ekipy, możecie dołączać, czy osoba, która chce. Zrób backflipa, cały czas robię backflipy. Ej, co ja mam w ogóle tutaj za motocykl? Mnie on bardzo zainteresował. No to jest jakiś ścigacz. Nie? To on jakiś dobry jest, chyba. Zobaczmy gnoje. Ja nim jakieś chyba wyścigi porobię. Nieźle. Gdzie on jest? Tutaj. A. Tam samolot, tutaj motocykl, nie? Coś się dzieje. O, mamy nową osobę do ekipy. Sobie zaraz śmigniemy te wyścigi jakieś, nie? Ale z ekipą to zupełnie inaczej jest. Spróbujmy.
Wow. A ja mam tu chyba 10 FPS-ów, nie? Z dupy, oj! Au! A właśnie motocykl, wadą motocykla jest niestety to, że nie ma się nim jak spychać, ale przyspieszenie ma kozackie, tak? Tutaj... No nie! Do zera potrafią mnie zatrzymać. Dobrze jest. Na zakrętach hamuje elegancko. Jak on tam wypruł tym Viperem? Ja nie mogę. Teraz to pójdzie. Siema Wasabi. I gaz. Drive like you never heard of a red light. No co? Ale mnie już jak mnie zarzuciło. Jezu. Prosto w ścianę. Chciałem tą hopkę ominąć, żeby nie hopać niepotrzebnie. Daj. Okej. Okay. Ale ten Travis, ten bot jest mocny. Czy on przejechał przez ścianę właśnie? Patrzcie jak ciśnie, kurde. Rozwalił się, w sensie ten Travis, nie? Bot. Gdzie tu jechać tutaj? Okej. Okay. Już nie będę próbował ominąć. Gonią tam. Wyobrażacie sobie jeździć tak motocyklem w realnym życiu? Ja nie. Pięknie, ty! Uff. Weszło ładnie. Ej, zobaczcie, ja mam według statystyk znacznie gorszy, no nie znacznie, ale dużo gorszy motocykl niż powinienem mieć, nie? A i tak trzyma się na przodzie. Ten Ducati jest naprawdę mocny. On chyba dosyć drogi był z tego co pamiętam. Ale przyspieszenie jest niesamowite. I cyk. Meta, koniec już. Wracam z yerbą, Kubiks. No i fajnie. Jakie przygody z motocyklem, no. Pamiętam jak podczas premiery ta mówi, że The Crew będzie konkurować z Forza Horizon 4. Znaczy, ja bardziej liczyłem na to, że pobije Need for Speed'a Paybacka, wiesz? Jeśli chodzi o to, to według mojej hierarchii to jest tak, że jest Forza Horizon na pierwszym miejscu, Forza Horizon 4, potem Forza Horizon 3, potem Forza Horizon 2, potem jest The Crew 2, a potem długo, długo nic, tak wiesz, nie wiem,
600 km, nic. Dopiero jest Need for Speed Payback.